no komu zależy, żeby... To jest wspólna droga. To do gminy należy, żeby gmina chwyciła. Tak. Ale... No taka mę... No te... A nie wiem. A może i było. W sensie, że nie do zniszczenia. Nawet się złamie i tak odrasta, nie? Ale fajna, przyjemna rzeczka. Tak. No tak, a to w lecie przeważnie, nie? Problem. A słuchajcie, te źródła. Źródła sprawdzamy. Za jakieś 50 metrów będzie źródło Szczelina. Po prawej. Mamy kilometr przepłynięty. Tu po prawo. Źródła szukaj, bo tu gdzieś jest źródło. Tu, dokładnie. Chyba to. No nie chce mi się. Ale widać, że płynie coś. No tak. To by był problem. Tak. Ale bobry widać, że robotę robią non stop. Ale na każdej rzece jest ich tyle, że... Ale ja mówię, jak wiesz, jak leży, to jest obgryzione, nie? No to już bobry obgryzły. Kurde, taki kajak jak wy macie też sobie muszę sprawić, bo to jednak jest na takie większe zwałki, czy już na górskie, no to fajnie.
No kojarzę, żelazny Bert. No te piranie też są. Ja się na nim, powiem wam szczerze, raz wywaliłem przez głupotę, jak wysiadałem. No to, a ty masz węższy. No to ma 66 chyba. A pirania ma 68. 8, no czy 6. Nie no, on jest stabilny, to ze stabilnością nie ma problemu, jest naprawdę. No musiałbyś się mocniej przechylić, żeby go wywalić, nie? Dobra. No tak, no to jest i plus i minus, bo to jest duży plus, a czasami też się, kurde, ten luk przeszkadza, co czasami się przydaje, no wiadomo. I nie weźmiesz każdej kłody. Kłody nie weźmiesz. Każdej. Tych wysokich kłód to nie weźmiesz już. A mam ten sam problem, bo to wiesz co jest... Jest za duży masz fartuch po prostu. Nie, masz takie zapasowanie wielkości. Tylko ten. Tylko to mnie nie dopasowa. Nie no, no mi też woda stoi, no to już jest taki chyba problem. Nie, ja robię się mocno na pytanie. A mam tak samo. Słucham? No, interpretować można różnie. Tu akurat o wodzie z tyłu tego, bo ty masz w sumie ten neoprenowy fartuch. Za 300 metrów dalej jest źródełko drugie. Zobaczymy. O. Spokojna, płynie się. Źle spojrzałeś, nie? Ja też pod...